Tutaj? Bardzo. Co? Podwozie za niskie, żeby wjechać? Nie. Patrzę na to, co się tutaj dzieje. To koło tam kurwa nie wjedzie. Mogłeś jeszcze bardziej sportową brykę sobie kupić. Auto było detailera. Zamiast sobie kupić auto terenowe, które będzie mógł pokonywać wiejskie tereny, to sobie kupił najbardziej sportowe, jakie było w Ameryce bite. Ja dla trenera a propos kawy mam podarunek. Oh shit. Ty. Tak się rozpoczyna vlogi. Czekaj, nie mogę zobaczyć ostrości. Ja nie robię tego dla poklasku. Nie robisz tego dla wyświetleń? Trenerowi ostatnio chipsy proteinowe dałem i to nie było na wyświetlenia, tylko żeby sobie posmakował. Ja ogólnie mówię tak, jeżeli po mnie nie wjedziesz na podwórko, to nie jadę do Gliwic. No, żartuję. Ty, wiecie co zawsze mnie cieszy u nas w Oktopusie? Że każdy wie, co to jest hierarchia. No, ja wiedziałem, że trenerek chce uciąć. Nie trenerek. Silniejsi się siedzą z przodu. No to chodź. Marty. Słucham? To jeszcze raz powiedz mi, jak to jest z tym ciężarem main eventu. No, my z Adrianem rozumiemy się bez słów. Musimy oboje udźwignąć ciężar main eventu. Uważasz, że... Co, macie tą kolkeszę? Co jest ważniejsze, zakończenie roku czy rozpoczęcie roku? Niby poznaje się faceta potem, jak kończy. Także no, muszę przyznać, że zakończenie, ale... A ten tylko kasę liczy. Jeszcze nie zawalczył, już kasę liczy ty. No. Dobra, wyruszyliśmy na ostatnią misję w tym roku, misja Gliwice. Zdobycie Marsa. Kosiński, Paweł Pawlak, co-main, main event na gali KSW89. Bartek z tyłu, powiedzcie coś o main evencie w Krzyżu na Babilonie. Wyruszyliśmy z Łodzi, kierunek Gliwice, za 2 godzinki jesteśmy, media day, ale wszystko zobaczycie na tym vlogu, nie u Bartosa, bo mój będzie dodany już jutro, do zobaczenia. Dobra, to ze względu na to, że mamy... troszeczkę czasu podczas drogi, to wpadliśmy na pomysł, że... Może powtórzymy angielski. KSW89. Na szybko wytypujemy KSW89. Najpierwszą walkę, jedziemy. Alright. Wojciech Kazieczko versus Michał Domin. Wojciech Kazieczko. Domin. Emilia Czerwińska, Natalia Baczyńska-Krawiec. Emilia Czerwińska. Czerwińska. Sebastian Rajewski, Wilson Varela. Varela. Łukasz Harzewski, Achmed Villa. Harzewski. Szymon Bajor, Wiktor Pesta. Pesta też mówię. Bajor. Andrzej Grzebyk, Madar z Fleminas. Grzebyk. Niestety, dabecz. Na moje nieszczęście. Raul Tutarauli, Marcin Held. Held. Tomasz Romanowski, Damian Janikowski. Zaczynamy. I zaczyna się sprawa komplikować. Co mówi ci rozsądek, a co ci mówi serce? Serce mówi Damian Janikowski. No ale rozum chyba mówi Tomek, kurwa, niestety. Damian Janikowski. Tomek Romanowski. Paweł Pawlak, Michael Matella. Paweł Pawlak. Jasne, że Matella. Wiadomo. No wiadomo. Paweł Pawlak. Ej, ostatnia walka. Nie wiem, czy kojarzysz, to taki mało znany zawodnik, Saladin Barnas kontra największa legenda polskiego MMA, Adrian Bartosiński. Ciężka walka dla tego Bartosińskiego. Dobra, wiadomo. Ale myślę, że da radę. Adrian Bartosiński. To macie szybkie typowanie, a pewnie kto zebrał więcej głosów, możecie go postawić. Słuchajcie, ja to zacytuję tak. Nie, optymalna znaczy taka, jaką sobie życzyliście. Ja mogę wam powiedzieć tak. Forma będzie żelazna. Ja pokręcę. Najdroższy debiutant w historii. Dzień dobry. Ja się czujesz, Paweł? Umieram. Jak się czujesz, Kinia? Choro? No. To jest najlepsza zawodniczka. Wypatrujcie. Nie przestałem. Zawodnicy trenują mocniej. I przychodzą na trening. Jakby wziąć moją frekwencję. No. To jesteś częścią trenera na grupie. Mam jedną z najwyższych. Ja się produkuje. To jest reżyser. On decyduje, co jest w materiale. Osoba, która to montuje, mogę to usunąć. Powiedz pokrótce, gdzie się znajdujemy, co robimy i z kim przyjechałeś. Jesteśmy w Katowicach, w jakimś hotelu. W jakim coś hotelu? Nie wiem. Diamond. Czterogwiazdkowy, więc KSW na koniec roku pewnie miał jakiś budżet, który musiał wydać, bo inaczej musieli większy podatek zapłacić.
Timothy. Wszyscy by chcieli poznać, kim jest ochroniarz Pawlaka. Czy jak masz na imię? Mateusz. Czym się zajmujesz? Ochraniam Pawła. Paweł ogólnie mówi, że potrzebuje ochroniarza, który będzie odganiał kobiety od niego. Nie, to nieprawda. 12 kilo mam do zrobienia. Ile wagi będzie? Zaraz wiecie, jedno. 12 kilo w jedną wolne? No. Ja mam swoje sposoby. 4 godziny siedział. Meru już rozkminił, kto będzie mistrzem Babilonu w przyszłym. I trzeba nagrywać. Wiesz, kiedy Paweł będzie mamą legendą? Kiedy? Jak pokona Pudziana. Czy mam jakieś zero, bo jest on w dzieciu? Chyba jesteś przygotowany do walki, że szukasz zero. Jedni mówią, że przygotowany do walki, drudzy mówią, że po prostu tak żyje. To jest styl życia. Szkoda, że nie mogę mordy mojej nagrywać z drugiej strony, jak się śmieje z ciebie. To jest po prostu styl życia. Jakie wziąłeś? XXS. No same kozaki biorą XXS. No, mogę, mam takie później czerwone palce niedotknione, ale chyba będzie. No, jak... Jędrzej, można plecy otejpować? Tak, żeby mu taki gorset zrobić z tejpów? Ten gość utrzymuje się dzięki temu, że ja namówiłem Bartosza, żeby założył YouTube'a. To jest ten chłopak kamerzysta, który miał być najlepszy na świecie? Wiecie, ile ja płacę pieniędzy? W tą furę pieniędzy płacę? A ja robię to samo, co w darmowym programie. No, a na to telefon. Samo Dawid robi na tym patyku za darmo. Na razie jeszcze mamy więcej. Na razie. Do czasu. Dwie sportowe walki, na które czekam najbardziej, to był Paweł Stąd. To są zajebiste walki od samego dołu. Łatwiej się walczy ze swoim, który jest mój najbliższy. Ja to, żeby te pana miska połączyć. Ja to, żeby było hobby. To jest cała magia Bartosa na tych zdjęciach. Robi jakieś 150 pompek. Na tym zdjęciu wygląda tak, jak tylko jeden był. Dawaj, porównamy cię obok normalnego człowieka. Pokaż ty brzucha Kuba. A co to za mały boj hotelowy? Możemy, go na godzinę. Możemy świadczyć również. Ile taki boj hotelowy bierze za godzinę, Dick? Nie, nie dużo, jakoś. Tak, tak. Ustalmy fakty pewne. Bartos nie wszedł jeszcze do pokoju, a już za czasem zrobię kartę w nim. Kto był z nim na obozie, to... No, później po kartę. Tęskni ci się trochę, Bartek, za KSW? Szczerze mówiąc, nie. Powiedział mi ktoś mądry bardzo fajną rzecz kiedyś. Żeby wszystko jeść małą łyżką i że kiedyś po wygranej powiedziałem, że muszę wrócić na salę i dalej ciężko pracować, a później o tym zapomniałem i widzicie, jak to się potoczyło. Więc trzeba zaufać procesowi i trenerowi. Te czempy to idą łeb w łeb. No. Jeden zdobył pas, drugi zdobył pas. Jeden sobie kupił auto, drugi sobie kupił auto. I co, wszystko jest na wyposażeniu? Tak, wszystko. Chyba jak dokupisz. Wszystko ma? Nie no, czujniki, zamykanka stoi z tyłu. Pip, 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 pip. Czujniki z przodu same Kubusia na masce posadzi. O. Będzie widać moje wybory żywieniowe na nagranie. Dobra, to najpierw rozrobię zakupy swoje zdrowe. A dobra. Potem ty zrobisz swoje, te też zdrowe. I nagramy te twoje i wtedy powiem, że to ja, są moje. Ja, słuchaj, Bartosz, ja montuję ten film, więc nagramy moje zakupy i szybko zrobię cięcie i wkleję, że ty za nie płacisz. O, ale... To jest magia internetu i to jest magia kina. Zobaczmy, co kupuje Czemp na dzień przed walką. Czy jest nagram borówek? Przepraszam, w jakiej cenie te boróweczki? To właśnie drogi są. 20 zł za paczkę? 40 zł. Co ty gadasz? 20 zł. Paweł by kupił za 10 kg jabłek. No. Albo śliwek. No ale to widzisz, main event to trzeba jeść borówki, no. Trenerze, widzowie pytają, kiedy będzie odcinek z gotowania? Nie będzie, bo stwierdziłem, że nie chcę skakać po kontencie i nie chcę robić czegoś, czym się nie zajmuję na co dzień. Okrąży plotka, że jak jest Thermomix, to jest Peplomix podobno w produkcji. Który no również dla sportowców jest przeznaczona wersja. Jest, ale nie mam inwestora. Jakby znalazł się inwestor na Peplomixa, to jesteśmy w stanie wyprodukować Thermomixa, który będzie z wyliczonych kalorii gotował biszkopcianka. Zalewał z krem. Ciekawe, co Adrian wziął. Przepraszam bardzo, co pan ma w koszyczku? Nic nielegalnego. A tak wygląda profesjonalizm.
Będziemy go testować regularnie w tym sklepie. 5 minutes later. Proszę, proszę, proszę. A kogo my tu mamy? Czyli nieprzypadkowo była ta wycieczka koło półki z Nutellą. Proszę, proszę, proszę. Ty, bo są w promocji dywaniki do Audi. Pawłowi będą pasowały na Audi, co? Paweł, Paweł, bo wiemy, że nie masz dywaników, to... To ci kupimy na święta pod choinkę, byś miał od nas. Biedna myszunia sobie wreszcie usiadła i sobie buróweczki podjada. Jajka cały dzień? Co tam masz dobrego? Ojeju, jeju, ależ to wygląda. Biedny nasz prospekcik, kiedy się tak nawpierdziela. A dobra. No i bziki po zakupach. Dobra, to widzieliście, jak wygląda pierwszy dzień na Gliwicach. Każdy Gliwice zaczynaliśmy robić wagę. Dopni. Kolejny odcinek jutro.